Witam Was bardzo serdecznie w codzienniku biblijnym. Przeczytam fragment, który jest z książeczki z Biblią na co dzień. To są dwa fragmenty. Pierwszy fragment jest z listu do Hebrajczyków, 13 rozdział, 20 werset, 21 werset. Bóg pokoju z nami zaś niech czyni to, co się Jemu podoba. Przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. A drugi fragment jest z pierwszej księgi Kronik i nad nim chciałbym się w szczególności skupić. Pierwsza księga Kronik, 28 rozdział, 9 werset. Służ Bogu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca. Jestem obecnie w samochodzie na parkingu. To miejsce to Ewangelicki Ośrodek Diakonii Tabita w Konstancinie Jeziornie. W ostatnich dniach wiele się tu dzieje. Przyjęliśmy, nasza parafia, parafia Świętej Trójcy w Warszawie przyjęła kilka rodzin z dziećmi, osoby samotne, osoby z niepełnosprawnościami, które przyjechały do nas z Ukrainy. Za mną w samochodzie są środki czystości. Zaraz je zabieram do Warszawy na ulicę Kredytową. Tam przygotowujemy kolejne mieszkania dla naszych gości z Ukrainy. Dlaczego o tym mówię? Nie po to, aby się chwalić, kto obserwuje ogłoszenia parafialne w naszej parafii, wie, że po prostu pomagamy i jest bardzo dużo osób z parafii, wolontariuszy zaangażowanych w tę służbę, w tę pracę. No właśnie, pytanie, czy to jest służba, czy to jest praca? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że cieszę się, że tak wiele osób angażuje się nie tylko w kościele, ale w ogóle w Polsce na rzecz osób z Ukrainy. Cieszę się, że tak wiele osób spontanicznie po prostu wyszło naprzeciw tej potrzebie i zaangażowało się. Bardzo wiele kościołów, gdyby nie wiele parafii, kościołów, które się zaangażowały, na pewno nie byłoby tyle uczynionego dobra w naszym kraju. Pytanie jest tylko, czym my się kierujemy w życiu, pomagając innym. Dzisiejszy tekst z pierwszej księgi Kronik mówi nam o służbie, służbie Bogu. Każdy z nas, kto pomaga innym, w ten sposób nieodpłatny służy Bogu oraz ludziom. Albo ludziom i przez to też Bogu. Jeżeli pieniądze są naszym motorem do działań, do czynienia pomocy, to wówczas podejmujemy pracę. To jest różnica między służbą a pracą. Pytanie jest, co jest naszym motorem? Co daje nam energię do służenia innym, do wykonywania tej służby? Ta postawa służby komuś lub na rzecz czegoś to postawa wymagająca cierpliwości, wytrwałości, dobroci, ogromnej ilości pokory też. Natomiast służyć, to znaczy poświęcać się dla innych, to czynić to bezinteresownie. Często nie oczekiwać w ogóle wdzięczności za to, co się zrobiło dla innych. To postawa, która charakteryzuje się przede wszystkim wśród ludzi wierzących, wśród ludzi, dla których Pismo Święte jest sprawą istotną, a w szczególności dla nas, chrześcijan. Obecnie kościoły bardzo wiele czynią, pomagają innym. W ten sposób powstaje taka trochę konkurencja między parafiami. Kto więcej pomaga, kto czyni co dla naszych gości z Ukrainy. Pytanie jest, czym kierują się te kościoły, te osoby, te organizacje? Czy chcemy w ten sposób pokazać się, zaistnieć, czy też czynimy to po prostu z potrzeby serca? Widziałem na dworcu w Warszawie kościoły, które, czy osoby z kościołów protestanckich, które miały na sobie koszulki reprezentujące ten dany kościół. W ten sposób rozdawały te osoby ulotki, mówiły o tym kościele, uprawiały w jakiś sposób misję. Starały się ludzi, którzy przyjechali na ten dworzec, którzy czekali, oczekiwali pomocy. Te osoby z zewnątrz starały się ewangelizować, przekonywać do swojego kościoła. I to jest wszystko ok, dopóki
nie odpowiemy sobie na istotne pytanie. Czym się kierujemy, pomagając innym? Czy w ten sposób chcemy zaistnieć? Czy w ten sposób chcemy odebrać jakąś już zapłatę? Czy chcemy kogoś do siebie przyciągnąć? A może po prostu służymy innym, ponieważ zwiastujemy Ewangelię, która jest za darmo? Czy służymy innym z dobroci serca, czy z potrzeby realizowania Bożego Słowa, czy też ze względu na jakieś nasze interesy? Zastanówmy się, czy szczerze pomagamy? Jeśli tak, to skąd czerpiemy siły, skąd czerpiemy energię do tego, aby pomagać innym? Bóg doskonale zna nasze serca. Tak przynajmniej czytamy w pierwszej Księdze Kronik, w 28 rozdziale. Bóg doskonale zna nasze serce i doskonale wie, czym się kierujemy, pomagając innym. To jest też często tak, że obecnie wiele osób, które angażuje się w służbę na rzecz innych, czyni to bezinteresownie i też wypala się. Po prostu już wielu z nas ma już brak sił, aby pomagać innym. I pytanie jest, w jaki sposób możemy znaleźć energię do tego, aby pomóc, aby pomagać i służyć innym. Czym się kierujemy w naszym pomaganiu? Czy jesteśmy misą, z której bierzemy, rozdajemy kubki z wodą dla spragnionych, czy też jesteśmy, za przeproszeniem, rurą czy kanałem, przez który przelatuje to, co się dzieje, ta dobroć, jaka przelatuje, i w ten sposób nic dla nas duchowo nie zostaje? Chciałbym powiedzieć, że Bóg doskonale nas zna i jeżeli kierujemy się Słowem Bożym, jeżeli kierujemy się tą bezinteresowną miłością dla drugiego, wówczas znajdujemy siły, które są udzielane nam przez Ducha Świętego i możemy służyć innym wartościowo, wytrwale i przede wszystkim z czystego serca, z duszy ochotnej. Jednym słowem, pomagajmy z całego serca i z duszy. A Bóg doskonale zna nas i czym kierujemy się poprzez to, że pomagamy. Życzę nam dobrego dnia i owocnej służby. Amen.